W kolejnym kroku będę nawijał drut. Ten, który tu był, tak jak wspominałem, ten na tym mikromierzu, no nie pokażę wam, nie będziecie widzieć. Pokażę na sufmiarce. Nie jest to precyzyjny pomiar, zwłaszcza cienkich drutów. No tu mamy 1-2 mm. Trzeba jeszcze odjąć grubość emalii. Dlatego najlepiej korzystać z oryginalnych szpul, na których mamy napisaną rzeczywistą grubość drutu. Zwłaszcza jak jest cienki. No nie znalazłem drutu idealnie odpowiadającego, czyli 2 mm. Nie zajmuję się tymi sprawami już od dawna. Dlatego wziąłem to, co było pod ręką. Teraz to ta sufniarka lubi tam głupoty czasem pokazywać. No to ma coś około 2 mm, można domniemać. Problem oczywiście jest, gdy mamy cienki drut, bo wtedy te błędy się nam mnożą. Tu raczej problemu nie będzie. Powinno się udać nawinąć trafo. O napięciu rzędu 6-7 V. No i taki generalnie miałem cel. Niestety drut nie jest na szpuli. Widać, że on pochodzi jakby, ciężko powiedzieć skąd, tak jakby był przygotowywany do jakiegoś transformatora, silnika. No nie uda się go nawinąć taką szybką metodą, tak, że korbką pokręcę, ze względu na to, że jest gruby. Tu właściwie powinienem go teraz oczyścić, aby ułatwić sobie przylutowanie do zacisków, ale pobawię się później. Mam tu 142 końcówkę. 142. Było 41 zwojów. Jak nawinę 20, będę miał połowę. No, tu to w zasadzie, czy robię to ręcznie, czy to nawijarką, to jest jeden diabeł. Bo ona usługi największe oddaje, gdy drut jest cienki i nawijamy go wtedy w miarę szybko. A tu to samo można zrobić, jak to mówię, na kolanie. No ten licznik coś tam mi pomoże, ale bez niego spokojnie można byłoby się obyć przy tak grubym drucie. No nie ma sensu dalej pokazywać. Pokażę już całą nawiniętą, a później proces składania tego rdzenia, złożenia do próby, a później już rzeczywistego złożenia tak na, jak to mówią niektórzy, fest. Dziś właśnie usłyszałem słowo, którego nie słyszałem z 30 lat. Cięgiem. W znaczeniu ciągle, bez przerwy. Jeszcze takie inne ciekawe jest durch, barzej. Odgadnijcie, co mogą znaczyć na sagę, na wskroś. No do następnego odcinka.